Dzień dobry Państwu. Odwiedzamy dzisiaj biuro poselskie pana posła Stanisława Szweda w Bielsku-Białej, pełniącego równocześnie funkcję wiceministra rodziny i polityki społecznej. Więc tych pytań oczywiście siłą rzeczy nasuwa się bardzo dużo, a wiem, że czas pandemii, czas w ogóle wytężonej pracy związanej nie tylko z pandemią, ale z codziennymi obowiązkami bardzo uszczupla ten czas przede wszystkim wolny dla siebie, więc może krótko. Panie, pierwsze pytanie do pana posła. Tej ziemi beskidzkiej, szpital pediatryczny w Bielsku-Białej, happening, konferencja prasowa, zapowiedź, że powinno się to odbywać poza podziałami wszelkimi politycznymi, zostawiając na miejscu z daleka spory i inne bieżące sprawy. Jak to wygląda z punktu widzenia ministerstwa, rządu? Dzień dobry Państwu. Myślę, kilka wyjaśnień. No oczywiście tutaj nie zgodzę się z tą tezą, że to było działanie pozapolityczne, to było typowe działanie opozycji i same spotkanie posłów, którzy spotkali się, to było tylko wyłącznie posłów opozycyjnych, nie byli tam zaproszeni posłowie koalicji rządzącej. To jakby to kwestia wyjaśnienia. Jeśli chodzi o szpital pediatryczny, sprawa jest mi znana, bo w tej sprawie też wcześniej przecież rozmawialiśmy z panem starostą Andrzejem Płonką, który jest nad właścicielem tego szpitala w sensie nadzoru. I sytuacja jest nam znana, bo wielokrotnie o ten szpital wspólnie razem walczyliśmy i z dobrym skutkiem, bo dzisiaj szpital funkcjonuje. I jeszcze raz chcę powtórzyć to, co też w mediach społecznościowych o tym mówiłem, nie ma żadnego zagrożenia dla funkcjonowania tego szpitala i nie było. To, co tutaj podnoszą posłowie opozycji, jest absolutną nieprawdą i z tym się absolutnie nie zgadzamy. Od wielu lat szpital pediatryczny, starosta zabiegał o to, aby znieść limity przyjęć do szpitala pediatrycznego i myśmy w tym aktywnie uczestniczyli. Często był problem z nadwykonaniami, z niepłaceniem za wszystkie nadwykonania, z tym był zawsze problem. W międzyczasie też uruchomiliśmy bardzo ważny oddział psychiatry dziecięcej, który też ma pomóc szpitalowi, bo szpital pediatryczny w Bielsku-Białej jest szpitalem specyficznym, bo to jest jednoimienny szpital, tylko dla dzieci. W województwie śląskim są trzy takie szpitale. Centrum dziecka na Śląsku ma się dobrze, bo tam jest większa specjalistyka. Inny szpital w tej części częstochowsko-zagłębiowskiej też funkcjonuje. I na naszym terenie, w subregion południowy, jest ten nasz szpital potrzebny, bo dzieci mamy z całego terenu. Choć tu też trzeba powiedzieć, bo o tym się czasami zapomina, że również w szpitalach powiatowych, czy to w Cieszynie, czy w Rysu, mamy oddziały dziecięce. Czyli też jeszcze dodatkowo jest to wsparcie dla dzieci. Skąd się zrobił problem? I tak jakby na ten apel, o którym też wcześniej powiedziałem, w ubiegłym roku, w październiku, została zmieniona ustawa o świadczeniach medycznych, gdzie zniosła limity dla szpitala pediatrycznego. I problem się pojawił wtedy, gdy w styczniu Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczął negocjacje na nowych warunkach, czyli bez limitów. Okazało się, że COVID spowodował to, że ilość wykonanych usług jest na poziomie różnie 40-50% w zależności w jakiej specjalizacji w szpitalu pediatrycznym. I stąd wyszedł ten problem dotyczący braku środków. Od razu też po rozmowie z panem starostą podjęliśmy interwencję w ministerstwie, czego pokłosiem było wydanie rozporządzenia wydłużające na razie na pierwszy okres do końca kwartału płacenie według starych zasad. Czyli w dalszym ciągu jest ryczałt, nie ma tutaj problemu, jeśli chodzi o finansowanie. Finansujemy na starych zasadach, mimo że tak, bo wie, to wykonanie jest na poziomie zdecydowanie niższym. W międzyczasie oczywiście tutaj były kwestie związane ze środkami na wynagrodzenia. To się wszystko działo też dosyć szybko. Dzisiaj wiemy, że zarówno w formie zaliczki Narodowy Fundusz Zdrowia wypłaca te środki i tutaj nie ma zagrożenia ani dla personelu na wypłatę wynagrodzeń, ani też nie ma zagrożenia dla pacjentów. Wiemy, że jest problem w sensie takim, że dzieciaków jest po prostu mniej z różnych przyczyn.
pandemia z jednej strony mniej ilość osób, dzieciaków, które chorują na biegunkę, mniej wypadkowych rzeczy, no bo też większość dzieciaków w domu, czy również no, z obawy rodzice często też nie decydują się na oddanie dziecka do szpitala ze względu na COVID. I na dzisiaj jest taka sytuacja i jeszcze jesteśmy też po kolejnych rozmowach w Ministerstwie Zdrowia i oczywiście będziemy dalej kontynuować ten proces przesuwania limitu ryczałtu, żeby tutaj nie było jakiegoś zagrożenia, a w międzyczasie, bo dotyczy to również innych szpitali pediatrycznych w kraju, poprzez Związek Powiatów Polskich trwają rozmowy, jak tę sytuację tak unormować, żeby z jednej strony utrzymać to, co chcieliśmy, czyli zniesienie limitów, a z drugiej strony w tym okresie przejściowym stworzyć finansowanie. Właśnie zapewnić płynność, prawda, w razie już COVID się kończy i w tym momencie, jeśli się straci tą kadrę, która po prostu z jakichś powodów odejdzie, ze względu na przykład na brak środków na wypłaty. Wspomniał pan minister o tym, że jest wypłacana, w tej chwili ryczałt jest wypłacany w formie zaliczki. Tak. No i to budzi obawy, zaliczkę trzeba rozliczyć. Ale tak jest według cały czas. Zawsze było, to nie ma innej jakiej zmiany, że wypłaca się w formie zaliczki, które się później rozlicza do wykonanych zadań. W ryczałcie jest to samo, stąd były te nadwykonania. Tutaj reguł gry nie zmieniamy. Też musi być po stronie zarówno szpitala, osób, które kierują, jak również organu właścicielskiego, no decyzję, co w ramach samej firmy się będzie działo. Tu już wspomniałem o uruchomieniu psychiatry dziecięcej, też znaleźliśmy dodatkowe środki, żeby ten oddział wyposażyć i też szukanie innych jeszcze źródeł, które pomogą, żeby ten szpital był finansowany. Ja nie znam struktury płacy w szpitalu, mi trudno się tutaj do tego odnosić, bo to nie jest moja działka, to jest kwestia dyrektora szpitala. No ale to właśnie były obawy starosty. Jeśli chodzi, no tak, ale no starosta też nie jest, że tak powiem, pierwszy raz starostą, bo przecież on doskonale rozumie sytuację szpitala, bo w tym szpitalu wielokrotnie toczyliśmy różne trudne rozmowy dotyczące jego funkcjonowania. Tak jak powiedziałem, specyfika szpitala jest trudniejsza, ale ona też musi w tych, nawet w tych trudnych czasach, no, mieć jakieś ramy, w których funkcjonujemy. No to nie da się tak inaczej działać. Panie ministrze, czyli ja źle myślę, ryczałt to jest kwota, która powinna zabezpieczyć płace i jakieś funkcjonowanie szpitala. Płace i funkcjonowanie, częściowo funkcjonowanie przychodni, które są w szpitalu działające. Zmieniła się zasada. Od ilości faktycznie wykonywanych zabiegów będzie to refinansowanie. I załóżmy, hipotetycznie, szpital ze względu na pandemię i inne obostrzenia realizuje 30% dotychczasowego ryczałtu. Dostaje 100% środków, więc te 70% w jaki sposób będzie rozliczał? Na razie będzie to rozliczane według starych zasad i oczywiście, że to będzie pokryte ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. A docelowo oczywiście tu jest to wypracowanie, bo przecież mamy też wszyscy teraz świadomość, że nawet po skończeniu COVID-u sytuacja już nie wróci do takiej samej normy, jak było przed tym, bo choćby kwestia, nawet najprostszy przykład, jeśli chodzi o biegunki. No dzisiaj przez COVID ta nasza, że tak powiem, przyzwyczajenie do mycia rąk, do dzieci uczulamy, też spowoduje inne rozwiązania. Na przykład kwestia, mówiliśmy, wzrasta zapotrzebowanie na psychiatrię dziecięcą. Rozwój innej, że tak powiem, specjalizacji. Dlaczego się trzymie szpital na Śląsku, ten specjalistyczny dotyczący dzieci? No bo tam jest dużo specjalizacji jeszcze innych, czyli mają dodatkowe możliwości rozwoju. I tu też w tym zakresie musimy na to popatrzeć, w jaki sposób ten szpital się jeszcze może rozwijać, bo już takiego samego stanu, nawet jak się COVID skończy, nie będzie. On się będzie jednak zmieniał. Czyli musimy też tę strukturę do tego dopasowywać. I tak jak powiedziałem, ważne są, że są rozmowy, że się toczą rozmowy. Nie ma potrzeby ani straszenia personelu, ani straszenia ludzi, bo to nie przyniesie żadnego rozwiązania. I też jak patrzymy na różne sytuacje w służbie zdrowia, to wiemy, że nieraz te decyzje muszą być zapadać błyskawicie, żeby daną sytuację rozwiązać. Tak było przy szpitalu pediatrycznym. Też ta sytuacja zaskoczyła, myślę, że wszystkich, bo jak powiem, ustawa została przyjęta w ubiegłym roku, a sam już sposób liczenia pojawił się w tym roku.
Tylko, że tutaj też takie przynajmniej sygnały są. No, czy warto było w tym momencie akurat ruszać cały temat, który wiadomo było, przynajmniej wątpliwości, jeśli nie wzburzenie, to wątpliwości wzbudzi wtedy, kiedy z większym, mniejszym nasileniem mamy kobiety na ulicach, które protestują. I jeden argument opozycji. Zajmijcie się już żyjącymi noworodkami i dziećmi, a nie grzebajmy w innych. Ja myślę, że tutaj przez te ostatnie miesiące widzimy, że działalność opozycji jest skupiona tylko na walce z Prawem i Sprawiedliwością, nie na żadnych rozwiązaniach merytorycznych. I to się tutaj niestety potwierdza w tym przypadku. I tutaj mówię to z całą odpowiedzialnością, że to, co się dzieje w ostatnich miesiącach, no niestety nie służy temu budowaniu, co budowaliśmy tu też przez wiele lat, bo budowaliśmy dobre relacje z samorządami, rozwiązywaliśmy wspólnie problemy, które zawsze są i się pojawiają, obojętnie czy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, czy rządziła i wcześniej Platforma z PSL, zawsze szukaliśmy rozwiązania. No dzisiaj opozycja i posłowie opozycji, na czym ubolewam również z naszego regionu, przyjęli taktykę totalnej opozycji, czyli walka bezwzględna z nami o wszystko, każda sprawa. Żadnych pozytywnych rozwiązań, tylko jest walczenie zupełnie dla mnie kompletnie niezrozumiałe, no ale jak mówię, prawo opozycji. Ja staram się w takich sytuacjach zachować, że tak powiem, umiar, staram się pomóc i w tym przypadku szpitala pediatrycznego moje działania polegały na tym, aby tutaj tego zagrożenia nie było i tak się stało i też mogę tutaj zapewnić, że zarówno na poziomie ministerstwa te rozmowy się dalej toczą, żebyśmy dalej zapewnili funkcjonowanie szpitala, bo co z tego, że zrobię happening przed szpitalem pediatrycznym, a nie pomogę. Z tego nic nie wynika. Panie ministrze, szpital pediatryczny nie jest zagrożony, będzie funkcjonował i tylko inwencja twórcza właściciela, czyli też, starostwa. Też inwencja twórcza. I właśnie wyszukanie takich zabiegów, takich gałęzi, które pozwolą w możliwie szybkim czasie uzyskać pełne finansowanie. Dokładnie tak. Czyli to, o co cały czas były apele. Dokładnie tak. COVID, tarcza osłonowa. Ja podkreślam, zadziałała, jeśli chodzi o Polski Fundusz Rozwoju, genialnie. Natomiast już zgrzyt taki się pojawił w pomocy, jeśli chodzi o środki, które mógł odroczyć albo umorzyć ZUS i urzędy pracy. Dlatego, że nie było wymagane i nikt nie przywiązywał do tego wagi, żeby jako pierwszy PKD numer, tak, w Centrowej Ewidencji Działalności Gospodarczej musiał być ten wiodący. Tarcza, wystarczyło, że to gdzieś jest wpisane i w razie kontroli ja mam udowodnić, że mimo, że to było na czwartym, na piątym miejscu wpisane zezwolenie na prowadzenie działalności, uznał to. Natomiast ZUS i Urząd Pracy już nie. Czy nie zrobiło się takie trochę błędne koło? Z jednej strony PFR dał tą pomoc, z drugiej strony ZUS i Urząd Pracy odmówił. Ze względu na brak wpisu jako działalność wiodąca. Czyli to jest takie trochę jedną ręką pomagamy, drugą ręką jednak odbieramy. I teraz czy, bo też takie pytanie zadaję wszędzie. Czy wymuszony mechanizm przez Polski Fundusz Rozwoju, że musimy utrzymać działalność i poziom zatrudnienia na określonym poziomie, na przykład przez rok, to czy po tym roku, nie czekając tylko, że skończy się ten rok, nie nastąpią zwolnienia, czy są jakieś takie symulacje robione? Tak, to dotyczy rodziny, to są tak, dwie kwestie, bo mamy ten główny projekt, który jest związany, to o czym wspominamy, z Polskiego Funduszu Rozwoju i zarówno pierwsze tarcza na poziomie ponad 60 miliardów złotych. I tutaj nie było, oprócz spadku obrotów i utrzymania zatrudnienia, nie było innych warunków. Szybkie pieniądze, wniosek, pieniądze były przelewane. I druga część tarcza, ta tak zwana dwójka, też z Polskiego Funduszu, to jest 35 miliardów złotych. One już bardziej idzie też określona kwestia spadku obrotów, bo tu jest ważne, że ten spadek obrotów następował. Czy będą modyfikacje, jeśli chodzi o kwestie zatrudnieniowe, czy ewentualnie
inne związane z przydzielanymi dotacjami, to się okaże, bo tutaj też modyfikowaliśmy już przy pierwszej tarczy, pewne rzeczy już zmienialiśmy. Jeśli chodzi o zwolnienia z ZUS-u, czy tam postojowe, czy inne, czy odroczenie płatności, to w pierwszej tarczy też było praktycznie, że tak powiem, bez żadnych warunków, oprócz tam spadku obrotu, czy to do poprzedniego roku, czy do poprzednich miesięcy. Teraz minister rozwoju, który odpowiada za to dofinansowanie, i wszedł już w kierunku punktowego pomocy, czyli dla konkretnych branż. Czyli stąd się pojawiło to słynne PKD. I oczywiście teraz przez to PKD rozszerzamy, mając możliwość już rozporządzeniem, ilość branży. Teraz to jest ponad 30, chyba 37 branż w tej chwili aktualnie jest ujęty w tym rozporządzeniu. Tu jest kwota 13 miliardów złotych. To wiadomo, głównie hotelarstwo, gastronomia, usługi, kultura. To są te działki, które z tego mogą korzystać. Pojawiają się faktycznie przypadki takie, o których pan redaktor tutaj mówi, że no ktoś ten wpis ma trochę inaczej i nie jest objęty, ale też mówię, na bieżąco to jest monitorowane i też uzupełniane tymi działaniami. Ważne jest, żeby ta pomoc trafiała i żebyśmy tutaj jak najwięcej miejsc pracy uchronili. I tutaj się udało, bo z Polskiego Funduszu Rozwoju w pierwszej tarczy same miasto Bielsko-Biała ponad 500 milionów złotych dla przedsiębiorców trafiło, ponad 2,5 tysiąca podmiotów z tego skorzystało. W drugiej tarczy to jest ponad 30 milionów, w powiecie bielskim to jest 20 milionów, w powiecie cieszyńskim 60 milionów. No to są określone środki, które trafiają do przedsiębiorców. Mówię tylko z tarczy finansowej, która jest w PFR-ze, bo jeszcze oczywiście zwolnienia z ZUS-u, łącznie jak szacujemy wsparcie, to jest na poziomie około 185 miliardów złotych. Czyli te środki poszły. Ale to jest jednak duży organizm gospodarczy, jakim jest nasz kraj, i zdarzają się takie przykłady, że nie wszyscy mogą być w danym momencie objęci. Także tutaj w tym zakresie to jakby na bieżąco ta kwestia jest monitorowana, a na pewno również dalsze decyzje będą wynikały z sytuacji, jaka była. No, będziemy mieć za parę dni rok pandemii. Też nikt z nas się nie spodziewał, że tak długo to potrwa. Mamy przygotowany plan szczepień, on z przyczyn niezależnych od nas no nie może być w takim zakresie kontynuowany, jak chcieliśmy, bo zakładaliśmy, że w ciągu miesiąca będziemy 3 miliony naszych rodaków szczepić, no ale nie mamy szczepionek, bo niestety to rozwiązanie, które zostało przyjęte na poziomie Komisji Europejskiej, do jednego, że tak powiem, dozdawcy, jakim jest Komisja Europejska, no nie sprawdziło się, bo jesteśmy jako Europa dosyć daleko, jeśli chodzi o ilość szczepionek. No i stąd też się to wszystko przeciąga w czasie trochę, bo liczyliśmy, że do lata większość populacji, która się zgłosiła do szczepień, będzie wyszczepiona, co zdecydowanie sposób nam też pomogło pokonać już teraz trzecią falę pandemii. No i też te wirusy, które się mutują, bo przecież mamy wirus umownie nazywany brytyjski, teraz południowoafrykański. No tutaj szczepienia są niesłychanie ważne. No i tutaj to jest jakby klucz do tego, żebyśmy też mogli poluzować obostrzenia. No i oczywiście przestrzeganie zasad, bo to jest jakby bardzo ważna rzecz. No jeżeli nie będziemy się wspólnie razem chronić, no to te obostrzenia będą wracać. Ja często też spotykam się z opiniami, że po co my to robimy. No robimy to dlatego, żebyśmy jak najszybciej z obostrzenia skończyli. Przecież robią to samo Niemcy, robią to Czesi, robią to Słowacy, robią to w zdecydowanie jeszcze bardziej ostry sposób niż Polacy, robią to Włosi, nie wiem, w innych państwach podobnie. Czyli nie jesteśmy jakąś enklawą, czy uparliśmy się, że tylko w Polsce, tylko też chcemy w całej Europie nad tym wspólnie razem zapanować. Czyli czekamy tutaj, tylko na zwiększenie czy nie dostał szczepionek. To jest jeden z elementów, które w zdecydowany sposób by nam poprawiło sytuację epidemiczną i dałoby nam szansę na szybciej obluzowanie gospodarki i też takie jedno poczucie trochę psychologiczne. Dużo ludzi przecież od roku nie wychodzi z domu. No to jest dla wielu ludzi, ja to też
jakby w mojej działce Ministerstwa Rodziny, przecież na bieżąco też to monitorujemy. Nie? Także wiemy, jaka jest sytuacja trudna dla ludzi, którzy muszą pozostać, dla seniorów, którzy się kontaktowali, którzy działali. Teraz możemy ich tylko zdalnie uruchamiać. Oczywiście to jest, wszystko jest potrzebne, wszystko jest to, ale jednak bezpośredni kontakt z ludźmi jest najważniejsza rzecz. No, nawet w rodzinach się ludzie nie odwiedzają, czyli no, jest potężny problem i czym prędzej to uwolnimy, będzie dla nas wszystkich lepiej. No stąd było dosyć duże zdziwienie, że stoki akurat są zamknięte, że ferie nie są rozłożone i tak dalej, ale to jest oddzielny temat. Ale stoki dlatego, bo koło stoków jest cała infrastruktura. Jest tak, że chodzi hotele i tak dalej. No tak, także no, zdrowie fizyczne czy zdrowie no, psychiczne to jest, bardziej. Też ale jest, to jest różnie. No. No i panie ministrze, ja jeszcze o jednej pułapce chciałem wspomnieć. Czy panu jest znana taka sprawa, że można było, oczywiście system bankowy również zareagował na pierwszy rzut pandemii i można było odroczyć spłaty kredytów. Z czego bardzo dużo firm skorzystało, dlatego że no nie wiadomo było, jak się to będzie rozwijało i czym to grozi, więc niektórzy na wszelki wypadek poprosili o zawieszenie. Te zawieszenia otrzymali i równocześnie trafili do bazy kredytowej, tak, jako dłużnicy. Więc w tym momencie przetrzymaliśmy okres pandemii, tak? Chcemy wyruszyć, bo wreszcie rusza to wszystko. Gospodarka ma się coraz lepiej. I ja nie mogę wziąć telefonu komórkowego, bo jestem... Nie rozumiem tego. Znaczy nie znam tej sprawy, szczerze mówiąc. Będę bardzo wdzięczny, że to może po stronie banków, bo tutaj no raczej właśnie ustawa nam... No nic nie pomoże, ale nie przy dobra wola banków na pewno... No to tak. To tutaj no ale tu z automatu każdy, kto skorzystał z tej pomocy, trafił właśnie do bazy dłużników. Panie ministrze, teraz rodzina. Tak w dwóch słowach ewentualnie, jak ma się rodzina przy obostrzeniach, przy ograniczeniu pracy albo całkowitym zakazie pracy w niektórych segmentach gospodarki. Jak ma się polska rodzina i na co może liczyć? Czy jest jakaś pomoc ze strony właśnie ministerstwa czy organów rządowych, samorządowych? No tutaj o tych niektórych działaniach rozmawialiśmy, związanych głównie z sytuacją gospodarczą, czyli wsparcie bezpośrednio dla przedsiębiorców. Tutaj też bardzo ważne decyzje, które podejmowaliśmy, przecież obejmowaliśmy pomocą zarówno tych, którzy działalność prowadzą gospodarczą, a tych w Polsce jest najwięcej. I też to przecież to była kwestia postojowego, kwestia pożyczki, kwestia umorzenia składek emerytalnych, gdzie budżet pokrywał te składki, czyli ta osoba nie traciła z tego tytułu. Tutaj inne kwestie związane z pomocą, czy to osobom, które w małych firmach, średnich firmach, czy mikroprzedsiębiorstwach i do dużych firm, czyli cały wachlarz od tego najmniejszego do dużych firm ta pomoc była kierowana, jest kierowana. Jeśli chodzi o naszą działkę, to oczywiście to, co jest bardzo ważne, że przy trudnej sytuacji budżetowej, bo przecież wiadomo, że COVID zupełnie sytuację zmienił. Myśmy zakładali zerowy deficyt budżetowy, przyjmując poprzedni budżet państwa. Za szczęście przez działania tarczy mamy jeden z najniższych spadków PKB w Unii Europejskiej. To jest to, no, też nam i to dokładnie tak i drugie miejsce, jeśli chodzi o najniższą stopę bezrobocia w Unii Europejskiej. 3,3% według Eurostatu, czyli to jest niskie bezrobocie. No Bielsko-Biała jest takim dobrym przykładem o niskiej stopie bezrobocia, bo to jest na poziomie właśnie tego wskaźnika, o którym powiedziałem. Czyli to nam pokazuje, że gospodarczo potrafiliśmy przez ten trudny moment przejść i przez to też pomagać. My jak szacujemy ilość miejsc, bo zawsze jest łatwiej uchronić miejsce pracy niż go tworzyć. Tworzyć miejsca jest trudniej. Ja miałem takie spotkanie z Bielską Lożą Biznesu, z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Loży Biznesu i tutaj byłem naprawdę mile zaskoczony, że wiele pozytywnych słów od przedsiębiorców, którym tarcze pomogły, ale nie tylko, że w tej trudnej sytuacji też sobie potrafili dobrze radzić. Drugą kwestią to jest to, co robimy, czyli programy społeczne. No dzisiaj by sobie trudno było wyobrazić bez programu 500+. Jednak to się, tylko na samym Śląsku w ciągu tych całego programu 13,5 miliarda złotych trafiło do województwa śląskiego, w tym oczywiście nasze miasta, powiaty naszego subregionu. Kontynuujemy program Dobry Start, czyli te programy, które pomagają też materialnie.
kontynuujemy programy dla osób niepełnosprawnych, dla niesamodzielnych, czyli dla tych osób, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. Ten program niesamodzielnych, czyli dodatkowe 500 zł może być dla tych osób, którzy mają, pobierają najniższą emeryturę, czy mają niższą, do 1000, w tej chwili 772 zł może być to dofinansowanie. Kwestia różnych programów dla wsparcia dla osób niepełnosprawnych, tutaj też oczywiście przy pomocy samorządu, bo samorząd też w to się musi zaangażować, żeby z tych programów można było skorzystać. Czy taki program, któryśmy uruchomili też z działki mojej Mama 4+, czyli mamy, które wychowały co najmniej, ojcowie, co wychowały co najmniej czwórkę dzieci, nie nabyły prawa emerytalnego z różnych względów. Wychowały dzieci, to ponad 60 tysięcy mam z tego programu korzysta. To jest najniższa emerytura, ale coś jest. Jest te środki na przeżycie. Także to jest też, co nam się udało utrzymać programy społeczne i to w tym całym nieszczęściu, jakim jest COVID, zdecydowanie nam pomaga lepiej przetrwać. Programy, które realizujemy, one trochę są w tej chwili inaczej skonstruowany program Senior Plus, tworzenie klubów i dziennych domów. Program teraz będzie Aktywni Plus dla organizacji pozarządowych, czyli też uaktywnianie, ale trochę inaczej, trochę więcej zdalnie, ale nie tylko. Jednak można też przy dobrej chęci robić takie spotkania przy obostrzeniach. To też jest prowadzone i też to jest robione. Także cała masa programów, które jest kontynuowanych. I z punktu naszego ministerstwa, ale myślę też kraju, naszych rodzin, ważne jest, że te programy utrzymaliśmy, bo patrząc na kwestie budżetowe, zawsze się wybiera priorytety. My nie oszczędzamy na polityce rodzinnej i myślę, że to jest dobry kierunek. I on się sprawdził teraz w tej trudnej sytuacji, a środki, które będziemy pozyskiwać ze środków europejskich, czy też również programy, które realizujemy, mają iść na inwestycje. Bo one muszą pobudzać inwestycje, a przez to też miejsca pracy i gospodarki. Jak już jesteśmy za utrzymaniem przynajmniej tych działań, co z 13. pensją w tym roku? 13. pensja, pan pyta o emeryturę czy emerytura. O pensję? Emerytura będzie od 1 kwietnia dla wszystkich. Czyli to jest, nie jest zagrożone. 13. i dodatkowo będzie 14. emerytura w listopadzie. Tam będzie to kryterium dochodowe 2900 zł i mechanizm złotówka za złotówkę. Czyli jeżeli osoba ma emeryturę na poziomie 2900 zł, to dostanie pełną najniższą emeryturę 14, czyli w kwocie 1250 zł 88 groszy. Jeżeli przekroczy, to będzie miał ten mechanizm złotówka za złotówkę, czyli o ile przekroczy, o tyle się mu odejmie. No i będzie grupa osób, którzy mają emeryturę powyżej 4200, że 14 emerytury nie otrzyma. 13 emerytury otrzymują wszyscy, tam nie ma żadnego limitu. No i od 1 marca waloryzacja, czyli to, co co roku jest przyjmowane. W tym roku waloryzacja jest na poziomie 104% i 24%, czyli no każdy będzie miał też przeliczone. Łącznie w tym roku dla seniorów z tych trzech tytułów, czyli waloryzacja, 13 emerytura, 14 emerytura, 35 miliardów złotych trafi dla naszych rodzin. I to jest też duże wsparcie, bo wiemy, że emeryci są tą najsłabszą grupą, jeśli chodzi o sprawy materialne. Panie ministrze, na zakończenie, no ja to tak porównałem, będąc u pana posła Drabka, że praktycznie wszystkie kraje Europy stoją jakby na linii startowej. Czekamy wszyscy, aż się pandemia skończy i każdy z nas chce ruszyć ostro do przodu. Pan poseł bardzo oszczędnie w słowach powiedział, że rząd przygotowuje jakieś specjalne programy, żeby właśnie uaktywnić tych najbardziej już i tak aktywnych, tych najbardziej przedsiębiorczych, którzy stworzą taki trzon właśnie gospodarczy. Czy no będziemy, przygotowujemy, mamy już przygotowane nowe tak otwarcie gospodarcze, tak zwany Nowy Polski Ład, który będzie przedstawiany przez nasze środowisko, przez pana premiera. Tutaj myślę, że to będzie gdzieś na początku marca, ale w tym wszystkim też warto o jednej rzeczy wspomnieć. W tej chwili toczą się ciężkie negocjacje z Komisją Europejską dotyczące środków ponad 700 miliardów złotych i te środki no, musimy dobrze umieć, że tak powiem, sprzedać, żebyśmy ich tam mogli później dobrze wykorzystywać. No, główne tutaj dwa działania to jest to, co Unia Europejska narusza, to jest kwestia klimatu
i Zielonego Ładu, czyli zielona energia. I to w naszym terenie, mówię w tej chwili terenie w sensie Śląska, jest też bardzo ważne, jest specjalny komponent dotyczący terenów pogórniczych. No to są ważne rzeczy, ale generalnie chcemy się nastawić na inwestycje, również na inwestycje, które będą szły w kierunku programów regionalnych, czyli przez urzędy marszałkowskie, bo nie ma nic lepszej drogi, jeśli chodzi o pobudzanie gospodarki, czy tworzenie miejsc pracy, czy utrzymywanie miejsc pracy, jak inwestycje. To są kanalizacje, to są jeszcze wodociągi, to jest no, infrastruktura drogowa. My, powiedzmy, dzisiaj możemy powiedzieć, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, że mamy no, praktycznie jeszcze jedną rzecz, która jest przed nami. Mamy już ją wpisane w program, bo kontynuujemy obejście Węgierskiej Górki. Już rozpoczęło się wdrożenie tuneli. Mamy rozstrzygnięte już wszystkie przetargi na drogę S1 Bielsko-Biała-Mysłowice. Tam ostatni odcinek chyba jeszcze jest odwołanie, ale mamy nadzieję, że już się rozstrzygnie. Czyli też nie ma żadnego zagrożenia, mamy finansowanie, czyli będziemy mieli już połączenie A1 aż do granicy z autostradami. No i zostaje nam też dla nas popularna droga, tak zwana Beskidzka Droga Integracyjna, czyli Bielsko-Biała-Kraków, którą mamy wpisane w program korytarzy europejskich, ale tutaj w tej nowej perspektywie chcemy zapewnić finansowanie tej inwestycji. Jeżeli by nam to się udało, to mamy perspektywę, oczywiście nie w tym roku czy w następnym roku, ale że ta droga będzie robiona, bo to są też miliardy złotych. Czyli mielibyśmy tak naprawdę, jeśli chodzi o subregion południowy, zamkniętą drogę, jeśli chodzi z zamkniętą sieć drogową, bo mamy przecież S52 Bielsko-Cieszyn, ona byłaby przesunięta do Krakowa i A1 z Bardonia, która by nas tam łączyła z Słowacją. Także to byłoby już dla nas tutaj. I też nie ukrywam, przecież tyle lat też funkcjonuje w polityce i o te drogiśmy cały czas zabiegali. Ciężko, bo ciężko, ale idzie do przodu. To jest najważniejsze. Jest pan optymistą? Ja z natury jestem optymistą, jakbym nie był optymistą, to też nie byłbym chyba w tym miejscu. Bo to... I dlatego mnie też to, co na początku powiedziałem, że ja trochę mam żal do posłów opozycji, że zawsze na Podbeskidzie byliśmy tu trochę inaczej, działaliśmy razem i to się udawało. No dzisiaj próby jakieś robienia fermentu na naszym terenie niczemu nie służą i nie poprawiają sytuacji mieszkańców, czy to podaliśmy przykład szpitala, ale też innych rzeczy. No. Konsekwentnie jakbyśmy działali faktycznie, jak się ładnie mówi, wspólnie, to byłyby lepsze zdecydowanie efekty. Czyli namawia pan do ściślejszej współpracy? No to namawiam. Namawiam też, jak też wszystkich, zawsze też to robiłem, jak byłem posłem opozycji, że zawsze też namawiałem do tego, żeby wspólnie działać na rzecz czegoś, co jest dla naszych mieszkańców. Nigdy nie robię tak, że nie wiem, mieszkańców dzielę na tych czy na takich, bo to nie jest o to chodzi. Mieszkańcy są wszyscy nasi i dla nich działamy, czy to jest Bielsko-Biała, czy to jest, nie wiem, Skoczów, czy to jest Żywiec, czy inna miejscowość, bo wspólnie razem działamy i przykłady możemy podawać, że tam, gdzie w cudzysłowie jest wyborców więcej z innych ugrupowań, też środki przeznaczamy i to znaczne środki. Także nie ma tutaj żadnego takiego mechanizmu, który by to blokował. No my również jesteśmy po takiej deklaracji optymistami. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.